Akupunktura jest dalekowschodnią, orientalną metodą leczniczą, metodą, która sobie liczy już parę tysięcy lat. Istnieje taka stara chińska legenda, która mówi, że kiedyś człowiek cierpiący na uporczywe bóle głowy, który leczył się i pod wpływem dostępnych procedur leczniczych nie mógł uzyskać żadnej ulgi, dotkliwie idąc przesieką leśną rozkrwawił nogę o przydrożny kamień. I od tego momentu bóle głowy ustąpiły. Ten fakt, czysto empiryczny fakt oraz cały szereg innych spostrzeżeń został odnotowany w takim dziele chińskim Nei Ting, dziele, które zostało napisane przez grupę mędrców, filozofów, lekarzy dawno temu, bo jeszcze w okresie wojujących cesarstw w latach 475 do 221 roku przed naszą erą. Proszę Państwa, podobne fakty znajdujemy w całej literaturze. Wiedziano bowiem już wówczas, że poprzez ucisk określonych miejsc, prawda, poprzez stymulowanie określonych miejsc, poprzez nakuwanie, początkowo było to nakuwanie, przy pomocy zaostrzonych odłamków krzemu, można było przynieść sobie ulgę, można było zmniejszyć ból. Jest rzeczą powszechnie znaną, że na przykład stymulowanie śluzówki nosa, takie drażnienie powoduje odruch kichania, że drażnienie gardła powoduje odruch kaszlowy, a nawet może spowodować odruch torsyjny, że uciskanie gałek ocznych, zwłaszcza uciskanie rytmiczne gałek ocznych, powoduje zwolnienie akcji serca, może powodować nawet prawda, zatrzymanie akcji serca przy kontynuowaniu tego zabiegu. Stąd wniosek, że uciskanie, drażnienie, masowanie czy nakuwanie ściśle określonych stref skórnych powoduje określone reakcje odruchowe, reakcje, które jesteśmy w stanie niekiedy przewidzieć wcześniej. I lekarze chińscy w czasie swojej wielowiekowej, niezwykle drobiazgowej, sumiennej, uczciwej pracy znaleźli na powierzchni ciała ludzkiego mnóstwo takich miejsc, mnóstwo takich stref, mnóstwo punktów, których nakuwanie lub masowanie powoduje określone reakcje odruchowe. Oczywiście tą stymulację punktów akupunktury możemy dokonywać w różny sposób. Jeśli wkuję igłę, to oczywiście będzie to zabieg zwany akupunkturą. Jeśli zaś do punktu akupunktury przyłożę palec i będę ten punkt masował określoną techniką, taki zabieg nazwiemy akupresurą. Do punktu akupunktury również mogę przyłożyć stymulator elektryczny, prawda, i ten punkt stymulować prądem elektrycznym. Taki zabieg nazwiemy elektropunkturą. Mogę podać również na punkt akupunktury wąską, spójną wiązkę laserową o różnej długości fali w nanometrach, o różnej mocy w miliwatach i proszę Państwa, taki zabieg nazwiemy laseropunkturą. Chińczycy również, proszę Państwa, stosują termiczne ogrzewanie punktów akupunktury. Można przy pomocy specjalnie spreparowanych ziół chińskich, Artemisium vulgaris, prawda, moxa, prawda, uformować sobie taką pałeczkę, prawda, takie cygaro. Oczywiście w tych ziołach jest dodatek całego szeregu różnych substancji aromatycznych. To też po podpaleniu tej pałeczki zioła się nie palą jakimś ogniem, lecz się wolniusieńko żarzą. I taką laseczkę, prawda, ziół możemy zbliżać do punktu akupunktury i wykonywać taki spokojny masaż okrężny. Taki zabieg nazwiemy terapią, prawda, termiczną ziół chińskich moxa. Czyli jak Państwo widzicie, punkty akupunktury możemy stymulować, możemy na nie oddziaływać w różny sposób fizykalny. Proszę Państwa, jeśli chodzi o akupunkturę, to bardzo często jestem pytany, prawda, w jakich przypadkach ona działa i jakie ma właściwości. Proszę Państwa, akupunktura zarówno działa leczniczo, jak również ma bardzo silne działanie przeciwbólowe, czyli działanie analgetyczne. Ten mechanizm działania leczniczego akupunktury tłumaczymy terapią odruchową. Otóż, proszę Państwa, stymulowanie punktu akupunktury, prawda, powoduje drażnienie zakończeń nerwowych, skóry, tkanki podskórnej, obwodowych naczyń krwionośnych, prawda, i bodźce te biegną drogami dośrodkowymi przez rdzeń kręgowy, rdzeń przedłużony do ośrodków centralnego układu mózgowego.
dochodzą, proszę Państwa, do tych ośrodków, gdzie są rozszczytywane i następnie drogą odśrodkową, głównie układem wegetatywnym, zarówno układem współczulnym, jak i przywspółczulnym, dochodzą do narządów wewnętrznych i na te narządy wewnętrzne oddziaływują w sposób leczniczy. To znaczy się, powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, prawda, poprzez co jest lepsze ukrwienie tychże, prawda, naczyń w chorym narządzie, prawda, jest lepszy dowóz substancji odżywczych z jednej strony, a z drugiej strony jest szybsze usuwanie metabolitów przemiany materii. To jest ten mechanizm działania odruchowego. Chińczycy również, prawda, tłumaczą działanie akupunktury tym mechanizmem bioenergetycznym, co jest oparty na fakcie krążenia energii w meridianach, czyli w tych południkach energetycznych. Ale proszę Państwa, akupunktura ma również silne działanie przeciwbólowe, analgetyczne. To działanie tłumaczymy zarówno proszę Państwa, prawem Heimana i zjawiskiem ujemnej indukcji dwóch bodźców czuciowych, jak również tym mechanizmem neurofizjologicznym. Mianowicie nakłucie określonego punktu przeciwbólowego powoduje uwalnianie endogennych morfin, prawda, jak endorfiny, enkefaliny i proszę Państwa, te endogenne morfiny o dużym działaniu przeciwbólowym są znacznie silniejsze, jak wskazują współczesne badania, jak na przykład pomeranca z Kanady, są 10, 20, a nawet jeszcze 20-krotnie silniejsze, aniżeli te morfiny egzogenne z zewnątrz podane. I tym tłumaczymy właśnie działanie przeciwbólowe akupunktury. Oczywiście, proszę Państwa, żeby móc posługiwać się akupunkturą, trzeba znać lokalizację anatomiczną punktów akupunktury, trzeba znać usytuowanie tych punktów wzdłuż kanałów energetycznych, wzdłuż meridianów. Zwykle powstaje pytanie, prawda, co to są te punkty akupunktury? Otóż, proszę Państwa, punkt akupunktury jest niczym innym, jak z punktu widzenia morfologicznego, histomorfologicznego, skupiskiem zakończeń nerwowych. To są receptory nerwowe, receptory czuciowe. To są statystycznie znamiennie większe ilości zakończeń nerwowych typu Krausego, Meissnera, Golgi-Mansona, Ruffiniego, Vater-Pacini'ego w skórze punktu akupunktury, a jeżeli w skórze przyległej do punktu akupunktury. Czyli jak widzimy, punkt akupunktury ma określoną charakterystykę morfologiczną, ale również punkt akupunktury cechuje się szczególnymi właściwościami bioenergetycznymi. I trzeba powiedzieć, że skóra w punkcie akupunktury ma mniejszy opór elektryczny, prawda? To też prąd podany, prawda, na punkt akupunktury, na skórę, w pierwszej kolejności będzie płynął przez miejsce o najmniejszym oporze elektrycznym, czyli przez punkt akupunktury. I ten opór elektryczny w punkcie akupunktury zwykle wynosi, proszę Państwa, około 20 do 200 kOhmów. Ponadto punkt akupunktury ma większą pojemność elektryczną i ta pojemność elektryczna w punkcie akupunktury jest również znamiennie większa, aniżeli w skórze leżącej poza punktem akupunktury. Wreszcie punkt akupunktury różni się w sensie bioelektrycznym, tym od skóry przyległej, że skóra w punkcie akupunktury posiada, proszę Państwa, większy biopotencjał, który określamy w miliwoltach. Czyli jak widzimy, punkt akupunktury ma określoną charakterystykę histomorfologiczną i bioenergetyczną. Ogólnie rzecz biorąc, w uproszczeniu, chciałbym powiedzieć, że człowiek jest pod wpływem oddziaływania dwóch wielkich systemów energetycznych. Mianowicie oddziaływania energii kosmicznej, czyli tej energii słonecznej i energii ziemskiej. Chińczycy dawno temu nazwali te dwa rodzaje tych przeciwstawnych sił, tych przeciwstawnych energii, energią yang, prawda, i energią yin. I w ślad za tym, proszę Państwa, możemy mówić teraz o meridianach. Istnieje w ogóle 12 par meridianów klasycznych. Te meridiany klasyczne widzimy tutaj na tym slajdzie, proszę Państwa. Czyli możemy mówić o meridianach typu yin, to są te meridiany, które przewodzą energię z dołu ku górze, i o meridianach typu yang, które transmitują energię, prawda, z góry przez głowę, prawda, do kończyn dolnych. Proszę Państwa, energia cały czas w ciągu dobowego cyklu, prawda, przepłynie bardzo łagodnie, swobodnie i równomiernie przez nasze ciało. Jeśli
Wiadomo przecież, że doba ma 24 godziny i mamy 12 par tych merydianów klasycznych, czyli narządowych. Stąd prosty wniosek, że w czasie doby każdy z tych merydianów, prawda, przez 2 godziny jest w stanie największego pobudzenia energetycznego. Przez ten narząd i merydian przebiega ta fala energetyczna. Przecież te merydiany typu Yang to są te merydiany, które przechodzą energię z góry ku dołowi. Zaczynają się na ręce, na stronie grzbietowej ręki. To jest jelito grube, prawda? Jelito cienkie, biegnące od palca tego piątego małego i ogrzewacz potrójny zaczynający się na czwartym palcu. I te merydiany typu Yang dochodzą i kończą się na głowie w różnych miejscach. Ogrzewacz potrójny punktem 23 przy prawda, łuku brzmiowym zewnętrznym, prawda, i to grube kończy się tutaj przy skrzydełkach nosa, w tej bruździe nosowo-wargowej. To są merydiany typu Yang, dochodzące do głowy. I na głowie również się zaczynają 3 merydiany typu Yang. Merydian pęcherza moczowego w kącie wewnętrznym oka, na krawędzi dolnej oczu dołu w linii źrenicy, merydian żołądka i tutaj w okolicy skroniowej merydian pęcherzyka żółciowego. To są najdłuższe merydiany naszego ustroju, które biegną poprzez głowy tułów, głównie mięśniami prostownikami, prawda, i dochodzą do kończyn dolnych. Najdłuższy merydian to jest merydian pęcherza moczowego, który kończy się na palcu piątym, prawda, i ma aż 67 punktów. Merydian żołądka również kończy się na stopie, ale na palcu drugim po stronie zewnętrznej 45 punktem. I merydian wreszcie pęcherzyka żółciowego, kończący się na palcu tutaj czwartym, proszę Państwa, punktem 44. I proszę Państwa, merydiany typu Yang przechodzą w merydiany typu Yin, które widać tutaj od strony przyśrodkowej stopy. I na stopie zaczynają się takie merydiany jak merydian nerki. Na powierzchni podeszwowej stopy zaczyna się tylko jeden merydian i mamy jeden punkt, to jest punkt nerki. I nerka biegnie ku górze, aby skończyć się pod obojczykiem tutaj punktem 27. Następnie po stronie przyśrodkowej palucha, przy kącie tutaj paznokcia, przebiega merydian śledziony trzustki, który biegnie i kończy się, proszę Państwa, tutaj w szóstej przestrzeni międzyżebrowej, punktem 21. I wreszcie trzeci merydian, który zaczyna się na stopie, to jest merydian nerki. Merydian nerki tutaj między pierwszym a drugim palcem biegnie i, proszę Państwa, dochodzi aż do klatki piersiowej, kończąc się w szóstej przestrzeni międzyżebrowej, tej linii środkowo-obojczykowej, punktem 14. Czyli jak powiedziałem, do klatki piersiowej dochodzą 3 merydiany Yin i na klatce piersiowej zaczynają się te merydiany Yin, które kończą się na, proszę Państwa, palcach rąk. I na klatce piersiowej rozpoczyna się merydian płuc, tutaj się zaczyna w tym dołku przy końcu barkowym obojczyka i biegnie do punktu 11 znajdującego się na kciuku. Również na klatce piersiowej, a właściwie w tym dole pachowym, o stronie przyśrodkowej tętnicy pachowej, biegnie merydian serca. To jest ten merydian najbardziej dołokciowo biegnący do palca piątego, do punktu 9. I między dopromieniowo leżącym merydianem płuc, a dołokciowo przebiegającym merydianem serca biegnie merydian osierdzia, który zaczyna się na klatce piersiowej, tutaj w czwartej przestrzeni międzyżebrowej, zaledwie jeden cun od linii środkowo-bojczykowej i przebiega tutaj powierzchnią dłoniową ręki do palca trzeciego, do opuszki palca trzeciego, ma zaledwie 9 punktów. Ogólnie, proszę Państwa, gdybyśmy sumowali wszystkie punkty klasyczne znajdujące się na tych 12 merydianach narządowych, bo są to merydiany narządowe, proszę Państwa, które w swoim przebiegu wewnętrznym łączą się z poszczególnymi narządami wewnętrznymi, to gdybyśmy sumowali te punkty, to jest ich w sumie 309 po jednej stronie ciała. Ale ponieważ merydiany biegną paralelnie, parawertebralnie, symetrycznie po obu stronach ciała, stąd, prawda, tych punktów jest 309 po jednej stronie i 309 po drugiej stronie, czyli jest ich w sumie, prawda, 618. Ponadto, proszę Państwa, są jeszcze punkty znajdujące się na 2 merydianach centralnych, na tak zwanych merydianach cudownych. To jest główny regulator przedni, który biegnie symetrycznie tutaj tą linią, prawda, poprzez brzuch, przechodzi klatkę piersiową i kończy się tutaj w tym cięciu brudkowo-wargowym. Merydian
koncepcji, albo Zhenmaya, Chińczycy mówią, prawda, ma 24 punkty. I również mamy meridian biegnący od strony tutaj tylnej, grzbietem, prawda. On biegnie wzdłuż kręgosłupa, wzdłuż wyrostków ościstych. Tu trzeba sobie troszeczkę wyobraźnię, prawda, wyostrzyć, żeby zobaczyć wyrostki kolczyste, prawda, czyli biegnie wzdłuż kręgosłupa, wzdłuż tego siódmego wystającego kręgu szyjnego, przechodzi, prawda, linią strzałkową przez głowę, przez, prawda, tutaj glabele, przez tą rynienkę nosowo-wargową i kończy się na wędzidełku wargi górnej punktem 28. Czyli sumując, proszę Państwa, punkty na głównym regulatorze przednim i tylnym. Główny regulator przedni 24 punkty, główny regulator tylny 28 punktów, to jest ich w sumie 52. Czyli jeśli chodzi o ilość punktów akupunktury, to byśmy mogli je obliczyć w ten sposób: 309 punktów klasycznych akupunktury plus 52 punkty, te znajdujące się na tych dwóch meridianach centralnych, to jest w sumie 361 punktów akupunktury. Proszę Państwa, każdy punkt akupunktury ma określone właściwości lecznicze, określoną topografię. I proszę Państwa, z uwagi na to, że mamy dzisiaj bardzo ograniczony czas, chciałbym Państwu dać taki pewien, proszę Państwa, przykład właściwości punktów. Proszę Państwa, ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć, mianowicie, że punkty akupunktury wyznaczamy za pomocą specjalnej miary, którą Chińczycy opracowali, wymyślili, prawda, to jest miara cunów. Więc wyróżniamy, proszę Państwa, cuny indywidualne i cuny proporcjonalne, które wynikają z podziału ściśle określonych, prawda, odległości anatomicznych na określoną ilość, prawda, że tak powiem, działek. Proszę Państwa, jeden cun to jest, proszę Państwa, szerokość kciuka, jak Państwo widzimy. Półtora cuna to dwa palce złożone jak do przysięgi, liczone na szerokości tutaj tych stawów międzypaliczkowych, prawda, bliższych. I trzy cuny to szerokość dłoni, te cztery palce. To są cuny indywidualne, ale w lokalizacji anatomicznej punktów akupunktury na ciele posługiwać się będziemy zawsze, prawda, cunami proporcjonalnymi. I tutaj chciałbym wyjaśnić fenomen działania, prawda, i fenomen, proszę Państwa, tych cunów. Gdybyśmy się posługiwali centymetrami, prawda, czy jakąkolwiek inną miarą metryczną, to byśmy byli bardzo zagubieni, bo każdy z nas ma inny wzrost, prawda, inną budowę anatomiczną. Ale Chińczycy, proszę Państwa, założyli, że przedramię u każdego człowieka, to jest przykład mój, ma 12 cunów, czyli to przedramię ma 12 cunów zarówno u dziecka, które się wczoraj urodziło i ma długości powiedzmy 55 cm, czyli 6 cunów tego dziecka byłaby połowa przedramienia, ale również 12 cunów przedramię ma długości powiedzmy u człowieka, który ma 2,20 m wzrostu, prawda? Czyli 6 cunów u każdego, niezależnie od budowy, to połowa długości przedramienia. 3 cuny to 1/4 długości przedramienia i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, chcąc stosować akupunkturę, musimy znać bardzo dokładnie właśnie tenże schemat, który nam wskazuje. Dla przykładu jeszcze podam, że podudzie liczone od fałdu zgięcia podkolanowego do kostki zewnętrznej ma 16 cunów. Czyli połowa długości podudzia wynika, gdybyśmy mieli tutaj ten obrazek projekcji tylnej w dolnym zarysie mięśnia trójgłowego łydki. To byłoby 8 cunów, prawda? Że odległość, proszę Państwa, między kręgosłupem, wyrostkami kolczystymi, którą dla nas stanowi meridian głównego regulatora tylnego, a tą krawędzią przykręgosłupową łopatki u każdego człowieka wynosi 3 cuny. Czyli gdy chcemy znaleźć 1,5 cuna, proszę Państwa, nie musimy nic, prawda, tutaj odkładać żadnych palców, tylko tą odległość dzielimy na dwie równe części i mamy 1,5 cuna. To jest właśnie fenomen, proszę Państwa, cuna, który pozwala nam z wielką precyzją, niezwykłą dokładnością anatomiczną zlokalizować punkty akupunktury.